Zapraszamy pana ministra Dmowskiego, który powie, co o tym wszystkim myśli w kontekście Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Proszę witam bardzo. Serdecznie państwa. No przede wszystkim ta poprzednia prezentacja to był ciekawy głos w takiej coraz szerszej dyskusji na temat roli mediów społecznościowych w naszym życiu, bo nawet ostatnio pojawiały się takie artykuły, które pokazują, jak szkodliwe jest uzależnienie od Facebooka, szczególnie wśród młodego pokolenia. Natomiast tutaj pokazujemy, jak mądrze i inteligentnie wykorzystywać możliwości komunikacji i gdzieś wspólnej pracy właśnie przy wykorzystaniu tych narzędzi. Także bardzo ciekawa prezentacja pokazująca właśnie takie mądre wykorzystanie tych mediów społecznościowych. Ja natomiast chciałbym wrócić do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli elektroniczna inicjatywa ustawodawcza. Tutaj we wstępie do dzisiejszej konferencji pan prezes Górski wspomniał, że innowacja to z jednej strony jest pomysł, idea, natomiast bardzo ważna jest też implementacja, wdrożenie. I właśnie chciałbym kilka słów powiedzieć o tych elementach związanych z wdrożeniem, funkcjonowaniem już konkretnych mechanizmów związanych z inicjatywą ustawodawczą. W chwili obecnej chciałbym przedstawić, jak to wygląda w kontekście obecnego stanu prawa. W tej chwili możemy tylko skorzystać jakby z mechanizmów takich bardzo klasycznych, papierowych. Mamy ustawę o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, która cały czas operuje tylko w tym świecie papierowym opartym o zbieranie podpisów. Pokrótce mówiąc, najpierw trzeba powołać Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i ten komitet zawiadamia o utworzeniu marszałka Sejmu, czyli tutaj włączony jest marszałek Sejmu w ten proces. Następnie następuje proces zbierania podpisów, listy papierowe, zbieranie 100 tysięcy podpisów. Obywatel podaje imię, nazwisko, PESEL i podpis musi być własnoręczny. Jeżeli uda się zdobyć te podpisy, projekt jest wnoszony, pełnomocnik komitetu wnosi ten projekt do marszałka Sejmu. Jeżeli marszałek Sejmu ma wątpliwości co do wiarygodności tych podpisów, może zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby zweryfikować te podpisy. Tak wygląda procedura. Ona też jakby uświadamia nam, jacy gracze są tutaj w tym obszarze zaangażowani po stronie państwa, czyli z jednej strony marszałek Sejmu, ewentualnie Państwowa Komisja Wyborcza. A dzisiaj rozmawiamy o tym, jak taki mechanizm usprawnić, być może ułatwić dla niektórych skorzystanie, włączenie się właśnie w ten proces obywatelski. Wydaje się, że dla wszystkich jest jasne, że ewentualne stworzenie takiego mechanizmu głosowania przez internet to tylko jest narzędzie, które ułatwi części przynajmniej obywateli, którzy dobrze się czują w tym świecie internetowym, aby skorzystać z tej inicjatywy. Natomiast to nie jest jakieś narzędzie, które ma znacząco podnieść udział obywateli. Jednak ta świadomość problemów, które ewentualnie projekt obywatelski ma załatwić, to jest chyba główny mechanizm, który będzie decydował o tym, czy obywatele będą zgłaszali poparcie dla danego projektu, nieważne, czy to będzie w formie papierowej, czy elektronicznej. Pytanie, które się pojawia, jest dlaczego albo co trzeba zrobić, aby w Polsce taki mechanizm wprowadzić. I tutaj znowu chciałbym najpierw pokrótce powiedzieć, jak to zostało zrobione na poziomie unijnym. W ostatnich dniach, można powiedzieć, do prezydenta trafiła ustawa o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, która jakby formalnie wprowadza te mechanizmy, które również nas obowiązują, ale to są mechanizmy, które dotyczą europejskich inicjatyw obywatelskich, które dotyczą poziomu unijnego. I tam wprowadzono mechanizm, który można było określić, że stworzono podstawy prawne, aby obywatele te inicjatywy mogli przeprowadzać za pomocą narzędzi informatycznych, technologicznych. Także stworzono cały zbiór prawa, który określa
same procedury. Tutaj znowuż mamy założenie Komitetu Obywatelskiego, przy czym ponieważ to są ogólnoeuropejskie projekty, to jest wymaganie, że muszą być zamieszkali członkowie tego komitetu w 7 różnych państwach członkowskich. Następnie mamy rejestrację inicjatywy obywatelskiej w portalu komisji. Gdzieś tam przewidziane jest, że grupa obywateli, która chce uzyskać poparcie dla projektu, tworzy własny system do zbierania tych podpisów albo wykorzystuje system, który przygotowała Komisja Europejska. Jest to oprogramowanie też dostępne open source. Jedynie regulacja wprowadza obowiązek certyfikowania tego systemu, tak aby nie było wątpliwości, że dochodzi do jakichś manipulacji czy do jakichś zafałszowania tego mechanizmu weryfikowania deklaracji. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli na poziomie europejskim te mechanizmy zostały właśnie wprowadzone, funkcjonują. W Polsce pojawiła się konieczność wskazania organu, który będzie właśnie na obszarze polskim certyfikował takie systemy i ten organ został wskazany, to jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które ma właśnie rolę certyfikowania takiego systemu, jeżeli by grupa obywateli chciała stworzyć własny system i zbierać na potrzeby takich unijnych projektów, inicjatyw, podpisy. I wydaje się, że w chwili obecnej to jest taki bardzo optymalny model, aby właśnie obywatelom stworzyć możliwości, aby oni mogli ten proces zbierania głosów poparcia realizować, ale też i w ten sposób nadzorować, bo to daje jakby pełną kontrolę dla obywateli, a wydaje się, że w tym obszarze, o którym mówimy, właśnie takiej wyjątkowej, wyjątkowo ważnej aktywności obywateli, ta wiarygodność tego mechanizmu jest bardzo ważna. Także wydaje się, że takim priorytetem, który trzeba co najmniej poważnie rozważyć, to jest to, żeby rozwiązanie wyraźnie oddzielało sferę tych działań obywatelskich od działań na przykład administracji rządowej. Od strony technologicznej wydaje się, że nie jest to trudne zadanie. No, gdzieś tam bardzo ważne w tych elementach elektronicznego potwierdzania tych inicjatyw jest właśnie zagwarantowanie wiarygodności tych sygnatariuszy, którzy składają swoje poparcie pod tymi pomysłami. No, rozwiązanie jest standardowe, podpis elektroniczny. W polskich warunkach jest pewnym problemem koszt tego kwalifikowanego podpisu. Tutaj można sobie wyobrazić, że można byłoby zastosować profil zaufany, który jest takim bezpłatnym profilem, bezpłatnym podpisem elektronicznym. Natomiast jakby główne wyzwania to jest właśnie decyzja, ta idea, jeszcze trzeba dopracować tą ideę, jak ten system w Polsce powinien funkcjonować. Czy to powinno być właśnie oddane całkowicie dla obywateli, stworzenie ewentualnie ram prawnych, aby takie działania można było realizować. Drugi wariant to jest zastanowienie się, czy któryś z zaangażowanych organów, tutaj przychodzi od razu w pierwszej kolejności Kancelaria Sejmu, czy Kancelaria Sejmu taki system powinna prowadzić. Nie ma prostych odpowiedzi i chyba jeszcze jesteśmy na etapie właśnie takich dyskusji. Ja rozumiem, że dzisiaj ta konferencja jest jednym z elementów takiej dyskusji, który powinien pokazać, za jakim modelem opowiadamy się, który model powinien zostać przyjęty. I jeżeli to będzie jakby jasne, to wydaje się, że wtedy będzie otwarta droga, aby taki system wprowadzić i w obszarze prawa, i w obszarze jakby technologicznym. To tyle. Dziękuję bardzo.